I też było kilka komentarzy właśnie, żebyśmy zrobili odcinek o samochodach. Oprócz owcy, nie wiem czy ty, Robur, tacy nie byliśmy zajawkowicze motoryzacji. Lubię zapierdalać. Jak każdy. Siemanko, witamy na kanale wkdzik.pl. Zapraszamy na Q&A. Pytania zbieraliśmy na YouTubie, na Instagramie i tylko tam. Chłopaki nie znają pytań, ja znam, więc zobaczycie, jak bez przygotowania odpowiadają, a ja zawsze się przygotowuję. Na YouTubie, na Instagramie brzmi jak samochodem na rowerze. Krótko zwięźli na temat Q&A po prostu. Zilaka mi mój brat napisał. to ten twój hebrajski? Chyba tak. Panie, co wyszło, że znasz hebrajski? Zilla Kamimu. Hej, myśleliście nad sklepem stacjonarnym za granicą? Mieszkam w UK i tu nie ma czegoś takiego jak u was, a gumy dopiero co pierwszy raz widziałem, jak ktoś używał z 3 miesiące temu. Nie myśleliśmy o kolejnych sklepach stacjonarnych, bo postawiliśmy na sprzedaż internetową i zauważyliśmy, że jest to dobry kierunek. Sklep stacjonarny generuje duże koszty, a ludzie za granicą często od nas zamawiają i jeżeli Polacy mieszkają za granicą, to nie mieliśmy za dużo takich pytań, czy będzie sklep stacjonarny, bo wygodniej po prostu zamawiać przez internet. Myśleliśmy, kiedyś były takie tematy, że na przykład Londyn czy Bristol, gdzie jest dużo Polaków. No, ale nie zdecydowaliśmy się też po doświadczeniach w Polsce, że jednak ta sprzedaż internetowa przyćmiewa. Praktycznie to jest 90 parę procent sprzedaż internetowa, parę procent stacjonarna, że nie opłacałoby nam się tego robić. No taka lokalizacja w centrum nam wystarcza, żeby mieć wizytówkę. Też po Nowym Świecie chodzą ludzie niekoniecznie związani z siłownią i to jest okazja, żeby taki klient sobie wszedł, zobaczył w ogóle, co my sprzedajemy i kim my jesteśmy. Więc to taka promocja lokalna, ale też fajnie, to znaczy fajnie. No teraz jakbyśmy na przykład byśmy się decydowali na rozwój sklepu w 2020, to zobacz, jakbyśmy umorzyli czas i pieniądze ze względu na pandemię. To jeszcze bardziej tak jakby nakieruje tą sprzedaż na internet i przyzwyczai ludzi, tych, co do tej pory jednak woleli kupować lokalnie, żeby mimo wszystko kupować w internecie. Od dawna wszystkie statystyki pokazują, że sprzedaż internetowa rośnie, za granicą sprzedaż internetowa rośnie. Jeszcze nie dogoniliśmy oczywiście krajów zachodnich, ale to jest przyszłość, internet, i coraz częściej ludzie wybierają, więc myślę, że dobrze robimy, że jednak nie rozwijamy tych punktów stacjonarnych, bo to są bardzo duże koszty, a widzicie, przyjdzie taki kryzys, że ludzie siedzą w domu i naprawdę to by było trzeba wszystko utrzymać potem. No więc na pewno bezpieczniej u nas jest. Perixt Official. A to właśnie drugie pytanko, bo też kilka takich pytań było. Czy chcemy rozszerzać się na zagranicę? Tutaj właśnie wysyłamy cały czas za granicę, tylko stawiamy na polskich klientów. I nie wiem, no było trochę takich pytań, czy chcemy zostać międzynarodową marką w tym sensie, że nie tylko do Polaków za granicą, czy w ogóle chcemy być... Nie potrafię teraz przykładu na szybko podać. CCC na pewno za granicą sprzedaje, nie? I pewnie inne polskie firmy, no ale kurczę, jeszcze dla nas trochę za wcześnie na to. No właśnie, ja myślę, że za wcześnie, że musimy najpierw rozwinąć jeszcze skrzydła w Polsce i dopiero wtedy ewentualnie stwierdzić, czy dzik jest gotowy na resztę świata, czy trzeba tworzyć inną markę, żeby sprzedawać za granicą nasze wyroby. No, teraz pewnie możemy takie decyzje podejmować, jak już wykorzystamy jak najlepiej ten polskie podwórko tutaj, ale jeszcze widzimy, że mamy duży potencjał, żeby w Polsce rosnąć. Nie jesteśmy jeszcze tak dużą firmą, jakąś korporacją, żebyśmy tutaj czuli, że tu jest ciasno i że trzeba wypływać gdzieś dalej. No, skupiamy się, żeby cała Polska chodziła w dziku i zobaczymy, co dalej. Tak jest. Zobacz, kolejne pytanie. Zilaka mi mój brat. Czy mamy zamiar, bardzo ciekawe, wejść w inne biznesy, produkty? Czy boimy się, że czas sportowej Polski może się skończyć? Jeszcze się nie zaczął.
to dopiero początek, nie? A już mamy myśleć, czy to będzie koniec? Tak, no. To jest dopiero początek. My myślimy, że to jest serio dopiero początek, że tak naprawdę no, ten fitness fajnie urósł na przestrzeni ostatnich lat, ale jest jeszcze mnóstwo osób spoza fitnessu. Tutaj widzimy duży potencjał na rynku graczy, ale żeby to tak powiedzieć, normalnie to sami dużo graliśmy i lubimy grać. No i jak ktoś lubi dużo grać, to musi dużo siedzieć, a jak dużo siedzi, to nie jest zdrowe, więc ta aktywność fizyczna bardzo się przydaje, też w szczególności dla e-sportowców. No więc tutaj my się łatwo identyfikujemy, także sam fakt tego, nie? Tutaj jest tyle jeszcze Polaków, którzy muszą pod sztangę wejść. No naprawdę jest misja tutaj do wykonania, więc w ogóle nie rozpatrujemy, że czas sportowej Polski może się skończyć, bo on się jeszcze nie zaczął. A czy mamy zamiar wejść w inne biznesy? To kurczę. Takie totalnie inne. Totalnie inne, to myślę, że aktualnie nie myślimy o tym, bo mamy i tak dużo z Dzikiem do zrobienia projektów i nie mamy na tyle osób, nie mamy takiej kadry, żeby i czasu, żeby rozwijać jakieś inne biznesy. Mhm. Więc nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania? Chyba nie. Chyba tyle, nie? Doktor Panda, bardzo fajny nick. Kiedy nowe smaki białka na sklepie? Coś wiecie? A, to ja mogę zdradzić. Testowaliście? Cztery smaki dzisiaj dostałem na biureczko, będę testował. Też nie mamy kilkunastu smaków białka, ze względu na to, że sami nie widzimy potrzeby, żeby jakieś fikumiku smaki spożywać, bo nie robilibyśmy tego na co dzień i też znamy mało osób, które na przykład, no nie wiem, piłyby białko o smaku kaktusowo-morelowo-czereśniowym, nie? Raczej takie klasyczne smaki, ewentualnie usprawnienie jakiegoś aktualnego smaku, troszeczkę usprawnienie makro, może bardziej w tą stronę, myślę, że będziemy iść z białkiem. No i też będziemy chcieli na pewno, żeby ta jakość jeszcze rosła i też będziemy chcieli wam pokazać, że rzeczywiście nasze białko jest serio zajebistej jakości w porównaniu do konkurencji, ale to oczywiście nie ma co pierdolić, to będzie proces, nie? A ja mam pytanie, zastanawiałem się, czy chcielibyście, żebyśmy dodali smak czekolada kokos do oferty? Bo bardzo fajnie wspominam ten smak, już mam ochotę na niego, nie? I zastanawiam się, czy ludzie tak samo. Chociaż, jak życie pokazuje, zawsze się wraca do tego Milky Way'a, białej czekolady potem, nie? No właśnie chyba my mieliśmy białko o smaku kokosowym, tylko przestaliśmy je produkować z uwagi na to, że wszyscy kupowali mleczny baton. I tak mówimy, kurde, no dobra, no to co? Ogień w mleczny baton, żeby było więcej mlecznego batona, żeby starczyło, nie? Dla wszystkich. 2 Real Zero. Macie prywatnie odłożone jakieś oszczędności? Inwestujecie w złoto lub w obce waluty? Jak zabezpieczacie się przed inflacją? Co byście zrobili na dzień dzisiejszy, mając 300 tysięcy na koncie, żeby zachować siłę nabywczą kapitału? Czyli pierwsze, czy macie odłożone jakieś oszczędności? Jakieś mamy. Nie inwestuję w złoto, nie inwestuję w obce waluty. Jak zabezpieczać się przed inflacją? Spłacam kredyt na mieszkanie. Może trochę przed inflacją to mieszkanie uchroni, ale nie wiem na ile. Co byście zrobili, mając 300 tysięcy? Nie mam tyle na koncie, ale co bym zrobił? Raczej bardzo mi się podoba bezpieczeństwo nieruchomości, ale nie na 100%. Ale nieruchomości spoko, nie? No to ja powiem po tobie, no wszystko wcześniejsze, złota, nie złota, waluty obce, też nie interesuję się tym, więc nie podchodzę do tematu i też właśnie oszczędności będę chciał przeznaczyć na mieszkanie albo dom w niedalekiej przyszłości. Myślę, że teraz będzie bardzo dobry czas dla tych, co odłożyli, dla tych, co mają zdolności, którzy będą mieli w tym czasie zdolność kredytową.
Nie jakieś fajerwerki, ale lepiej teraz niż powiedzmy, jeżeli no, można tak. Teraz, to fajnie było teraz to zrobić, nie? No więc tyle nieruchomość. Lat, tyle lat były, no nie było żadnego kryzysu, więc teraz jak jakiś się pojawił, no. Niemożliwe, żeby jakby cały rynek mieszkaniowy nie dostał w jakiś sposób, nie? Przez to. Ale tak ogólnie to można powiedzieć, że my nie jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie dorobiliśmy się nie wiadomo jakich pieniędzy i patrzymy w co zainwestować i po prostu jak je na co przeznaczać, bo po prostu skupiamy się na firmie i nie wypłacamy sobie takich pieniędzy, żeby mieć tego typu rozkminy. Raczej liczymy na duże wzrosty firmy w najbliższych latach i wtedy może to jakoś na nasze zyski duże się przełoży, ale no póki co nie robimy tego. Wcześniejsze pytania to pewnie podobnie, żadnego złota i tych spraw, tak. Miałbym 300 tysięcy, no to jeszcze chyba to jest zbyt mała suma, ale zapewne bym zainwestował coś bliżej większego skupiska ludności, jakieś centrum z dobrym dojazdem do centrum. Może tak bardziej właśnie inwestycyjnie, żeby później wynajmować, żeby też za bardzo się nie przywiązywać do tego miejsca. No i później jakiś na pewno domek bliżej siedziby. Tak, to też zależy właśnie jak tam przyszłość się potoczy. No ale czekają na zmiany. Bardziej inwestycyjnie, tak. Bym widział te 300 tysięcy, jakbym miał. Tu kolejne pytanie łączy się z tymi naszymi prywatnymi planami. Mati 2002. Jakie macie plany rozwoju na 2020-2021? Plany 2020. No to na pewno nie wiem, czy to jest do zrealizowania, ale zakończenie budowy własnej siedziby fajnie by było, ale no na razie jesteśmy na etapie wyboru działki. Takim planem rozwoju też jest no jednak na przykład trochę więcej materiałów jakichś gamingowych. Chcemy się otworzyć na nowe grupy odbiorców. No i raczej cisnąć to, co ciśniemy. Starać się cały czas rozwijać w social mediach. No od tego jesteśmy uzależnieni i tak samo, tak jak teraz jesteśmy uzależnieni, tak jakby nauk, nie? Powiedziałem mogę to. Coś powiedzieć? No. Ale to już jak będzie nowa siedziba, to planuję bardziej wykorzystać potencjał kanału Kuchnia WK. Zapraszać gości. Już jednego gościa mam. Na pewno nowa razem. Siedziba otworzy nam nowe możliwości, tak jak na przykład siłkę zrobiliśmy sobie, też dużo nowych możliwości. Przecież głównie dzięki temu powstała seria Maxy na klatę, więc to też może za dużo nie mamy planów, ale wszystkie takie możliwości mogą się otwierać stopniowo w czasie i będziemy wykorzystywać je. Jeżeli chodzi o sklep, no to chcemy uzupełniać ofertę jak najbardziej, żeby człowiek wchodząc na wkdzik.pl miał wszystko, co potrzebuje obywatel sportowej Polski. Więc regularnie pracujemy nad nowymi produktami i rozwijamy sklep. Adia Deepba. Po raz milionowy pytam o wasze fury. Widziałem, że jestem 2x5, ale co z tobą i sakerem? To dawać takie małe ikonki damy. X5, czołg. X4, mniejszy czołg, M2 nad głową owcy. Na czołach możesz bardziej. I seria 5, nie wiem jak to się do końca nazywa, u sakera. Także masz odpowiedź i też było kilka komentarzy właśnie, żebyśmy zrobili odcinek o samochodach. Oprócz owcy, nie wiem czy ty, Robur. Lubię zapierdalać. Jak każdy, ja na przykład osobiście nie jestem wkręcony w takie tematy, nie? Bardziej techniczne i tak dalej, więc może napiszcie w komentarzu. Wiesz, my może ciutkę bardziej niż ty, też nie jesteśmy specjalistami, no. Bardziej tak właśnie. A tu gierka, to wiadomo, motorsport to jest taki, to trzeba mieć tyle kasy, żeby się w motorsport bawić, więc bardziej tam co, no, z gierek, ty tam jakiś serial, formuła oglądasz, to też jest taka powierzchowna wiedza, ale jak już te auta mieliśmy, no to wiadomo, że no mnie na przykład interesuje, jak to działa, co jest pod maską, jakieś porównania do innych aut,
Kurczę, no ja myślałem, ewentualnie jakbyśmy chcieli nagrać taki odcinek, to możecie dać znać, jakbyście widzieli to, że każdy z nas jeździ każdego autem i swoje odczucia daje. To ty byś poprowadził taki no odcinek. No i wtedy ja bym mógł poprowadzić z Roburem, myślę, ten odcineczek. No. Wyjechać na Falenty, trochę tam docisnąć w granicach zdrowego rozsądku i można powiedzieć, co się myśli o danym aucie. Zobaczymy. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu po prostu. Podłoga, szymik, podłoga. Który suplement jest najczęściej kupowany? No i to ogólnie nie, żebym się jakoś mocno przygotowywał do tych pytań, ale właśnie to sprawdziłem. I wiecie chyba. Nie? Wiecie. Sos mleczny Baton. W największych ilościach idzie. A to jest suplement. Kurde. To jest to produkt jest, spożywczy. To nie jest klasyfikacja suplement, ale zjebałem. No to już powiemy, że produkt spożywczy, mleczny baton, sos 0 kalorii, a jeżeli chodzi o suplement, to prawdopodobnie stricte suplement to będzie to bomba. Prawdopodobnie. Kreatyna, bomba, białko, mleczny baton. No. Chyba, że uważasz na przykład syrop za suplement słodzika. Nie, przepraszam, no. Nie, rzeczywiście to jest produkt spożywczy. Natomiast no, suplement, fajnie jakby to była kreatyna, ponieważ daje nam największe korzyści i wręcz no, my uważamy, że każdy obywatel naszego kraju powinien 5 gramów dziennie spożywać kreatyny, nawet jeżeli trening nie jest dla niego priorytetem, to w kontekście zdrowia i w kontekście trzeźwego myślenia. Też kreatyna wpływa na pracę mózgu. Dla osób starszych kreatyna też zabezpiecza takiego człowieka przed ubytkami masy mięśniowej, a ubytki masy mięśniowej to są ubytki w koordynacji. Ubytki w koordynacji to są potencjalnie większe możliwości na skontuzjowaniu, na odniesieniu jakiegoś urazu przez starszą osobę. Także kreatyna jest naprawdę dla każdego, od małego do starszego. No więc tyle. Lecimy z kolejnym pytaniem. Tak, po prostu Hubert, od kiedy prowadzicie WK Sklep? To fajne na początek byłoby pytanie, nie? Czy ja wiem? Od kiedy pamiętacie? To nie jest pytanie. To nie jest dalsza część pytania. To było fajne pytanie na początek. No? 2014. Albo tak jak... No, ten... Mieliście kolegę takiego, co tak pluł zawsze. Tu spadło, ja biorę, nie? Ty robiłeś, tak? Tak? Rozsmarowuję sobie na twarzy. To było bardzo dobre pytanie na początek. 2014 prowadzimy sklep, od 2013 wiesz, na początek zaczął się mocniej rozwijać kanał, czyli już zleciało, panowie, 7,5 lat. Toczymy to. 7,5. Tak. Paweł, podłoga gruba. Kiedy następny piknik dzików i gdzie? Kto chciałby? Tego nie wie jeszcze nikt. W dobie dzisiejszych czasów myślę, że to znaczy my chcieliśmy zrezygnować. To był znak jakiś z nieba. Chcieliśmy zainwestować w inną rzecz w tym roku i wstrzymaliśmy się z piknikiem. Nagle się okazało, że i tak wszystkie wydarzenia są odwołane. Tak. No i fajnie, nie fajnie się zdarzyło. Więc czy piknik wróci za rok? Nie wiemy, czy przez pandemię pewne projekty, w które właśnie chcemy zainwestować, czy te projekty nie przesuną się na tyle w czasie, że będą kolidować z organizacją kolejnego wydarzenia, ale na pewno chcemy robić jakieś wydarzenia o charakterze sportowym, no, żeby ten sport promować, że być może, żeby jakieś miejsce było do rywalizacji jeszcze dla kalisteników, czy też trójboistów, czy po prostu osób, które lubią wyciskać. Więc w tą stronę będziemy się zastanawiać, a na ten moment ciężko cokolwiek innego powiedzieć. No na pewno chcemy mieć regularne spotkania z widzami i też planowaliśmy tą serię wyprzedaży magazynowych. Jeżeli epidemia się uspokoi i wszystko wróci do normy, to będziemy kontynuować tą tradycję. Nazywamy to wyprzedaż magazynowa, ale oczywiście jest to okazja do spotkania się z nami. Jak przyjdziecie, to po prostu można pogadać się, spotkać. Niekoniecznie musicie kupować na tej wyprzedaży, bo to jest taki luźny dzień wtedy dla wszystkich. No i z raz w roku myśleliśmy o tym dużym spotkaniu naszej społeczności, ale w jakiej formie
i gdzie, i czy to będzie piknik, no to musimy jeszcze trochę poczekać. Rozkminialiśmy Warszawę ogólnie też, więc no, nie jesteśmy tak, na 100% jeszcze nie wiemy. Suchy XY. Podczas pandemii sprzedaż na sklepie wam spadła czy wzrosła? Ja mogę powiedzieć, że patrzyłem statystyki, a wy możecie się odnieść. Sprzedaż wzrosła. No i tutaj można powiedzieć, że nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, że tak to będzie wyglądało, bo była mowa naprawdę od początku o bardzo wielkim kryzysie, ale jednak po prostu gdzieś musiała pójść ta sprzedaż lokalna, na przykład ubrania czy zamknięte. Dokładnie, nie? Więc ona poszła do internetu i stąd taka anomalia. Wybrałem to pytanie, bo to myślę, że ciekawostka właśnie dla ludzi by była. Bo też jest ogólnie wiadomo, że sklepy odzieżowe raczej mają spadki, a właśnie my mamy super sytuację jak na kryzys, więc bardzo się cieszymy. Aczkolwiek to też już mówiliśmy w innych filmach, że są duże problemy z dostawami. No i, I nie wiemy tak naprawdę, jak to się za miesiąc, dwa przełoży na sprzedaż, bo może być dużo gorzej, ale póki co jest ok. Póki co jest ok, z racji tego, że właśnie ta sprzedaż jest ok, to możemy dzięki wam robić takie projekty jak WK dla Armii, gdzie wysyłamy paczki najbardziej potrzebującym, WK dla ratowników, czyli takie produkty, które pomagają ratownikom być w gazie cały dzień. Zbiórka jakiś limitless, jest odpalona, zapraszamy. Tak jest, szybki posiłek i jeszcze mamy tą zbiórkę nową, o której więcej informacji znajdziecie na dole, w opisie filmu. Nie byliśmy w stanie wysyłać na co dzień tak dużo paczek, już ile się udało, to wysłaliśmy, ale dajemy sobie miesiąc na tą zbiórkę i potem zrobimy tak, że potrzebujące rodziny wesprzemy za tą kwotę i też damy znać, myślę, w osobnym filmie, jak to poszło. No, ale także... A no i jeszcze dzięki temu, że chodzicie w dziku, to wysłaliśmy 2000 maseczek wczoraj do szpitali, tak. Bo potrzebowali masek, to... I to też jest na przykład powód, dlaczego nie mamy jeszcze dostawy Sportowej Polski rozmiaru L&M najpopularniejszego. Przenieśliśmy trochę to w czasie właśnie, no musieliśmy z tego zrezygnować i w zamian za to zrobiliśmy teraz te maseczki, no. No zanim wszystko się też rozrusza, to minie, no na pewno, z miesiąc, dwa trzeba sobie dać. Biziakson, kiedy wrócą gumy na sklep? 2 tygodnie od teraz, a tydzień chyba, jak to będzie opublikowane, bardzo możliwe, że już są, sprawdźcie WKGIK, a jak jeszcze... A jak jeszcze nie ma, to będą za tydzień, bo już mamy to ustalone. No właśnie, bo my ciśniemy jak najszybciej, tam nie mamy konkretnego dnia dostawy, no tylko działamy tak, że jak najszybciej się uda to. Tylko też można powiedzieć, że to będzie nowa seria gum, nie? To nie będą te, które były ostatnio? Nie, będą te, które też były ostatnią i jeszcze będzie nowa seria gum. O, to super. No to fajnie, to dużo gum się szykuje. Dobra, to może ja przejmę pałkę. Poczekaj. Dawaj. Pierwsza sprawa. Kamery Sonego odpuśćcie. Aparaty, to nawet nie są kamery, bo wyłączyło nam się na fajnym pytanku. Dlatego lecimy akurat od nowa. Ja już przejmę. Czy planujecie zamieszkać z całą ekipą w jednym domu? Tobiasz. W naszym wieku, czy też nawet nie w naszym, optymalne jest, że my mamy ten moment, kiedy wracamy sobie do domu, czyścimy głowę i odpoczywamy od tego środowiska. No, to jest jednak środowisko pracy. Tak samo jak od siłowni odpoczywamy też, trzeba odpocząć. Tak samo od pracy też się fajnie odpoczywa i praktycznie i tak cały czas jesteśmy razem od rana do wieczora, tylko śpimy w innych budynkach, więc to nam bardzo odpowiada, a odnośnie takich... Ja z Wyburem w tym samym budynku śpię nawet. No właśnie, więc zajebiście macie na chacie. I tak pracujecie, to stracie, jak to wasze do gówno domu. Spływa jedną rurą. W zasadzie, no, można powiedzieć. Się łączy, no. Ale kłamiecie widzą w twarz, bo jak wracacie do domu i tak pracujecie dalej. I co jeszcze? Odnośnie mieszkania, jakbyśmy mieli się zamknąć 24/7,
coś takiego jak Freeze zrobił, ja mówiłem zanim to chujostwo się nie włączyło, że bardzo fajny zrobili wyjazd, szkoda, że pandemia ich dopadła, ale fajnie by było tam właśnie w Kalifornii, macie punkt wylotowy, wynajmujecie sobie auta i sobie jeździcie, zwiedzacie Amerykę, ja myślę, że takie coś kiedyś być może jak będziemy chcieli, jak stwierdzimy, że to nam się, że będzie nam się chciało i będzie się, będzie na to czas. To ja bym dał się zamknąć na miesiąc z wami. Miesiąc bym wytrzymał. No. A napiszcie widzowie, w jakim miejscu nas widzicie. Ostatnie z ostatnich, już naprawdę, bo i tak długi odcinek mamy. Bo Bartek 1346663 zapytał, czy kupiliście już działkę. No i można fajnie tu odpowiedzieć, bo ostatnio byliśmy jeszcze raz w tej lokalizacji. No i już tak po prostu stwierdziliśmy ostatecznie, że nam się podoba, że widzielibyśmy się w tym miejscu. No i zleciliśmy badania geologiczne na tej działce, czy jest wszystko w porządku. Jeżeli się okaże, że tak, no to raczej będziemy ją kupować. No, więc szykuje się pewnie pierwszy odcinek, nie wiem czy odcinek, że kupiliśmy działkę, może za dużo, ale no na pewno będziemy chcieli dokumentować, co robimy w tym kierunku i gdzieś tam na naszych relacjach też pojawi się już za miesiąc, czy dwa, czy trzy, gdzie, jaka działka i gdzie będziemy w przyszłości. Tak jest. No i tyle. Na pewno umarł Kopernik i na pewno, kurwa, nie nagra więcej niż 29 minut ten tak, aparat. No. Także na tym zakończmy. Trzeba kończyć. I widzimy się w kolejnym. Jeżeli chcecie więcej Q&A, to wiadomo, statystyki nam boostujcie. Wiadomo, o co chodzi. Każdy wie, o co chodzi. I napiszcie, co polecacie, żeby się aparat nie wyłączał. Dzięki. Pozdro.